Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. To były długie tygodnie zakończone spektakularnym sukcesem. 31 sierpnia Gaworski odebrał olimpijską nominację, chwilę później wyruszył do Rio de Janeiro. Na miejscu aklimatyzacja, treningi i później walki. Rozpoczął od 5 miejsca w turnieju indywidualnym. Kilka dni później już stanął na podium. Wspólnie ze swoimi kolegami wywalczył olimpijskie srebro. W finale ekipa naszych florecistów uległa Chińczykom. Po tej rywalizacji była okazja, by już bez stresu trochę pożyć wioską olimpijską i jej klimatem. Gaworski relacjonował nam w mediach społecznościowych to, co dzieje się w Rio, na sportowych arenach. Pokazał też, jak wygląda zakończenie paraolimpiady na Wielkiej Marakanie. Później samolot, sporo godzin w tym samolocie. Jak wszyscy ocenili występ naszego szermierza w Brazylii, można było zobaczyć na lotnisku Strachowice we Wrocławiu. Gaworskiego witały rzesze fanów i przede wszystkim rodzina, przyjaciele. Zawodnik mógł utonąć w objęciach najbliższych i w gronie najważniejszych sobie ludzi podzielić się paraolimpijskimi emocjami. To dla wszystkich fanów wrocławskiego zawodnika był wyjątkowy czas. Jesteśmy dumni z Jacka i jego niesamowitych osiągnięć. Czekamy już na kolejne sportowe walki, które z przyjemnością będziemy śledzić. Na razie jednak Gaworskiemu przyda się krótki odpoczynek. Zanim jednak to nastąpi, zaprosimy naszego wicemistrza paraolimpijskiego do Sport Game. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl